W dzisiejszym odcinku zakupię swój pierwszy karnet w skład Busters. A więc witam was bardzo serdecznie, widzowie, w kolejnym odcinku z nowej gry skład Busters. W dzisiejszym odcinku zrobimy kolejne zakupy, powbijamy klejnoty, pokażę wam, co udało mi się uzyskać w ostatnim czasie. Nie ukrywam, że wieczorami wbijam sobie do gierki i lekko sobie pogrywam. Też czytałem wasze komentarze, za które wam bardzo dziękuję, tutaj za podpowiedzi, jak grać i tak dalej. No i słuchajcie, sprawa wygląda tak, że jest to trzeci odcinek z tej gierki, więc fajnie by było utrzymać tutaj łapki w górę, więc jeśli podoba wam się nowa gierka, chcecie, żebym ją nagrywał na tym kanale, no to koniecznie zostawcie łapkę w górę, koniecznie zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. No i słuchajcie, dzisiaj poodbieramy sobie wszystko, co udało mi się zdobyć do tej pory i pierwsze co, mamy tutaj odbierz nagrody. Odebrałem przed odcinkiem małego goblina, mam tutaj kolejne bilety skrzyni, plus 3 kurczak, ej, tego nie widziałem, nowa postać, czemu ja tego jeszcze nie odblokowałem, co ja to w ogóle zrobiłem? Ja tego nie wiedziałem, że mam to do odblokowania. Mam sporo nagród, zobaczcie, jak dużo nagród udało mi się uzyskać. No i słuchajcie, sprawa wygląda tak, że mamy kolejne coiny i dzisiaj na moim koncie wydaje mi się, że będzie dosyć duży progres. Także słuchajcie, mamy tutaj rzadką skrzynię. Mamy, czy coś nam się tutaj ulepszy? Fajnie by było, żebyśmy coś dostali. Mamy dużą skrzynkę, bardzo dużą skrzynkę i co my tu możemy mieć? Zobaczmy. I mamy medyków, 8 medyków. Nie wiem, ta postać jakoś tak nie do końca mi się podoba. Dajcie znaka. W ogóle napiszcie, jaka jest wasza ulubiona postać. Mamy tutaj kolejne bilety skrzyni. I mamy wiedźmę, czyli kolejną postać. Ej, dlaczego ja tutaj wcześniej nie wszedłem, żeby to wszystko podbierać? Więc dzisiaj mamy, no, można powiedzieć, nie wiem jak to teraz, dwie nowe postacie. Dwie nowe postacie, tak bym to nazwał. I mamy skrzynkę. No zobaczmy, czy coś się tutaj ulepszy. Duża. No niestety, ale się nie udało. Zobaczmy, co z niej dostaniemy. No i mamy tutaj barbarzyńcę razy 6. Mamy dwie nowe rzeczy. Tutaj mamy później przedmioty bitewne, epicką skrzynię, 10 tysięcy monet i pustynny świat na 15 poziomie. To mi się podoba. Słuchajcie, wejdźmy sobie w oddział i z tego, co widzę, możemy również ulepszyć sobie postacie. Jeśli chodzi o Colta, no to Colta mamy ulepszonego. Cofnijmy się wcześniej i mamy tak, medyka do ulepszenia, więc dobrze by było to teraz zrobić. No i tak jak mówię, widzowie, no mi ta gierka przypada mocno do gustu. Dajcie znaka wy w komentarzu, jak wam się gierka podoba. Czy gracie w nią? No bo jeśli tutaj, no jeśli tutaj, słuchajcie, będzie fajna aktywność, no to będę po prostu więcej tej gry nagrywał. Także wszystko zależy od was, więc zostawiajcie łapy w górę, subskrybujcie kanał. No i ja teraz lecę z kolejnymi ulepszeniami. Jego chyba znowu możemy rozwinąć, Grega. Możemy odebrać... A, dobra, to sobie zostawimy na później. Na razie poulepszajmy sobie na przykład Dynamike. Mamy go razy 10. Przejdźmy sobie do kolejnej postaci. Czy my tutaj kogoś jeszcze możemy rozwinąć? 4 na 10, 9, 10, 6, 6. Ej, wydawało mi się, że ktoś tu... Dobra, jest, właśnie, El Primo. Rozwińmy... A, znowu sobie źle kliknąłem. Rozwinąłem go, tego El Primo. Wygląda na to, że tak. I słuchajcie, mamy tutaj kurczaka. Mamy tutaj kurczaka. Ten kurczak może być mega spoko. 37 tysięcy monet. Także no co, wejdźmy sobie może teraz do sklepu. I w sklepie zobaczmy, czy nie mamy kogoś do ulepszenia. Mamy Grega razy 8, tutaj barbarzyńcę razy 6, razy 8, 9. Wiecie co? Ja na razie monet w ogóle nie będę wydawał. Może zróbmy tak, że ja totalnie monet na razie wydawać nie będę. No jak widzicie, czeka tutaj na mnie karnet super, karnet startowy, ale do tego przejdziemy za chwilę. Słuchajcie, odbierzmy sobie kolejne nagrody. Oddział mamy już ulepszony na maksa. Wejdźmy sobie do księgi. No i oczywiście mamy tutaj kolejne punkciki, piniaty. Wczoraj właśnie grałem pierwszy raz tryb z piniatami. Uważam, że jest mega świetny. Kogo my tutaj? O, goblin szabrownik. Musimy wyeliminować, żeby tutaj dostać kolejne punkty. Podwójny kłopot. Piniaty. Ej, te tryby, w ogóle tych trybów jest tyle. Jeszcze tu jak się tak przewinie dalej. Ej, ile tego jest? Aż chcę zagrać w te kolejne tryby. Mamy tutaj zaklęcia. Odbierzmy sobie tak samo wszystko. Mega dobrze to wygląda. No i jak widzicie... O, coś tutaj mamy. I co my tutaj dostaliśmy? 9 skrzyń. Aha, czyli tu się też pojawiają jakieś rzeczy co jakiś czas. No i to jest to. Ej, to jest naprawdę dobre. Nie, słuchajcie. Ty, ja odblokuję na tym odcinku pustynny świat. No to powiem wam, że to dzisiaj naprawdę wygląda bardzo dobrze. Nie wiem, który raz to mówię. Możecie policzyć i napisać mi, który raz ja to dzisiaj mówię. Także słuchajcie, zrobimy sobie teraz tak. Zagramy sobie jeden mecz i z tego co widzę mamy tutaj jakiś klucz.
Epickie klucze otwierają w bitwie darmową skrzynkę. Ej, przetestujmy to i przejdziemy do... Ha, Ej, to dobrze to wygląda. Naprawdę dobrze to wygląda. Słuchajcie, zagramy teraz jedną grę. Kupimy później karnet. Ja z tego, co widziałem, to muszę załatwić sobie jeszcze jakieś rzeczy pod względem... możemy odświeżyć. Aha, możemy rolować. Dobra, zaczynamy od El Primo. I tutaj, czekajcie, bo mi coś tutaj wyskoczyło. Okej, El Primo. Czy on na początku jest fajny? Dajcie wyznaka w komentarzu, jak wy to widzicie. Mi się wydaje, że... No nie wiem, być może wy lubicie El Primo na początku, ale dla mnie najlepszy jakoś kolcik jest, szczerze. No dla mnie ten kolcik jest mocny. Wyrzućmy sobie bombę i będziemy mieli masę... O, właśnie, będziemy mieli masę tego. Weźmy sobie kolejną skrzyneczkę tutaj, otwórzmy i weźmy sobie kolejnego El Primo. Jak tutaj uważamy, że ten El Primo taki jest średni, no to weźmy El Primo, grajmy nim. Bo wiecie, lepiej się tutaj nauczyć grać tym, kogo się tam nie do końca lubi. No, ale widzicie, no te gobliny, no to ciężko będą nam do wyeliminowania jako El Primo. Weźmy sobie teraz kolcika. Nie wiem, ale mega lubię tego kolta. Mega lubię kolta. Kto lubi kolta, niech napisze w komentarzu. Rozwalmy sobie, jestem siódmy na tą chwilę. Ajajajajaj. Niedobrze to wygląda. Tutaj mamy klucz. Aha, możemy sobie za darmo otworzyć. Dobra, ale po co mi to było? Dobra, weźmy kurczaka. To będzie moja pierwsza gra kurczakiem. Okej, musimy sobie uciec niestety od tego. Weźmy sobie kolejnego kurczaka. Jestem ciekawy, jak ten kurczak tutaj zadziała. Dobra, goblinek jest nasz. Uciekajmy stąd, bo tutaj jest zadyma. Weźmy sobie, otwórzmy i będziemy mieli super El Primo. Tak, super El Primo i weźmy sobie tak. Czekajcie, czy ja mu coś zrobię? No niestety, ale nie. Uciekamy stąd, uciekamy, jestem siódmy. No niedobrze to wygląda. Czy drzewo możemy? Nie, nie możemy, bo Grega nie wziąłem do tej pory. Wydaje mi się, że ja stąd muszę uciekać, niestety. Dobrze by było otworzyć jeszcze jakąś skrzynkę. Otwórzmy sobie skrzynkę, bo mamy za mało postaci. No musimy coś z postaciami robić. Mamy 19 kasy. Także weźmy sobie za coiny, ulepszmy może tego kurczaka. Tylko nie wiem, czy tego kurczaka mi ktoś już nie wyeliminował, co dopiero, bo ja już powinienem mieć trzeciego kurczaka, a mam na razie drugiego, więc chyba tutaj dałem lekko ciała. Weźmy sobie kolejną skrzynkę. Barbarzyńca, może barbarzyńca teraz będzie spoko. Weźmy sobie te gobliny, szabrowniki. Oj, 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 dobra, uciekajmy stąd, bo to się może źle skończyć. Weźmy kolejnego kurczaka i powinienem mieć teraz tego super kurczaka jakby, nie? Uleczmy się może lekko. Podejdźmy sobie tego do tego goblinka tutaj. Chodź, byczku. Dawaj. Przejdźmy sobie na tego goblina. Wyeliminujmy go. Wyeliminujmy kolejnego i wyeliminujmy jeszcze... No, byku, stój. Dobra, weźmy tą skrzynię. Powiem wam szczerze, że trochę dzisiaj nie ogarniam, ale postaram się tutaj coś zrobić, wykombinować jeszcze za chwilę. Weźmy kolejną skrzynię, weźmy kolejnego kurczaka. Chociaż może niepotrzebnie tego kurczaka brałem. No, niepotrzebnie. Dobra, rozwalamy smoka. Ostatni etap, 59 sekund zostało. Tylko i wyłącznie 59 sekund. Zabierzmy sobie rzeczy, które nam są tutaj potrzebne. Jestem dalej siódmy. Ej, nie wiem, te postacie początkowe wydaje mi się, że mam dosyć kiepskie. I to jest chyba mój największy błąd. Czy jestem szósty teraz? Rozwalmy. Okej, pasowałoby nam się tutaj podleczyć, pasowałoby nam... O, skrzynkę otworzymy, dobra, skrzynkę otworzymy. Dobra, weźmy tego medyka. Może on nam coś tutaj pomoże. Jestem czwarty w tej chwili. Weźmy kolejną skrzynkę. Arczerka będzie spoko. Weźmy sobie tego tutaj. Ej, dobra, jestem coraz mocniejszy. Weźmy sobie tutaj kolejną skrzynkę. Weźmy Dynamike'a. Ej, ale tu są grupy już totalnie duże. Okej, weźmy kolejną skrzynkę, bo z tego co widzę to mogę. No gdzie jest mój Colt? Weźmy kolejnego medyka. Chociaż tego medyka to ja niepotrzebnie tutaj brałem. Ale coś tu się zaczyna. Dobra, jesteś mój. Czekajcie. Ej, to już koniec? Co to tak szybko minęło? Przecież... Okej, mamy skrzynkę, od razu jest rzadka, no dajcie... Dobra, rzadka i sprawdźmy, co tutaj będzie i mamy czterech Dynamike'ów. Okej, może być. Przejdźmy teraz do... Odbierzemy nagrody i przejdziemy sobie do karnetu. Także odbieramy sobie teraz, tak, epicka skrzynka i zobaczmy. Epicka, duża i uwaga... No, powiem tak, no, jest okej, ale mogłoby być lepiej. I tak, zobaczcie, mamy pustynny świat za chwilę. Przejdźmy sobie do oddziału, ulepszmy sobie jeszcze
na wyższe rozwinięcie tutaj króla barbarzyńców i mamy tutaj drugi poziom. Odbieramy, mamy nowe zdolności odblokowane i z tego co wiem, to powinniśmy przed tobą nowy świat. Powinniśmy odblokować nowy świat. Czyli widzimy, mamy pierwszy nowy świat, nowe tryby. Ej, ta gierka jest tak mocno dopracowana, że to jest dla mnie szok. To jest dla mnie, widzowie, szok. Słuchajcie, wejdźmy sobie do księgi, odbierzmy sobie tutaj te gobliny, bo na nich też się teraz skupiłem. No i słuchajcie, lecimy po karnet, bo w karnecie mamy nie dość, że tutaj do odebrania pewne rzeczy, no to mamy jeszcze go najpierw do zakupienia, więc ja go zakupuję, no i odbieramy. I mamy tutaj postać do kupienia za 100 tysięcy coinów, lol. A więc karnet mamy odblokowany, jest to ten pierwszy karnecik, w sensie to jest mój pierwszy karnet, ale to jest startowy, z tego co pamiętam. No i słuchajcie, mamy tutaj rzeczy, pewne rzeczy do odebrania. Co ciekawe, tych rzeczy nie ma jakoś nie wiadomo ile, bo muszę nazbierać gemy i na tą chwilę mam ich 631. No i oczywiście pewne rzeczy do odblokowania. Więc jak tylko, widzowie, odblokuję, to na pewno nagram dla was odcinek. Ale pierwsze co sobie teraz zrobimy, to sprawdzimy, ponieważ w sklepie mamy kolejne rzeczy. Mamy za darmo tutaj odblokowanego goblina, proszę bardzo. I czy my coś tutaj jeszcze mamy nowego? No na tą chwilę wygląda na to, że nie, ale mamy postać za 100 tysięcy coinów. Nie wiem, czy nie nagram takiego odcinka, że właśnie tutaj kupuję, ale słuchajcie, pierwsze co, to wejdźmy sobie tu i odblokujemy te darmowe rzeczy, a później przejdziemy do dowolnej rzadkości rozwinięcia. Jestem ciekaw, jak to wygląda. Nigdy tego wcześniej nie kupowałem. Otwórzmy sobie skrzynkę. Dobra, bardzo duża, okej, zwykła, bardzo duża. No zobaczmy, może coś tu będzie fajnego. Mamy 10 gregów. Ej, to jest dobry wynik. Mamy 3 bilety na skrzynię i mamy do odebrania jeszcze 2 rzeczy tutaj na dole. I zrobimy tak, że ja je teraz odbiorę i możemy wybrać sobie postać, którą byśmy chcieli rozwinąć na drugi poziom. I wydaje mi się, że na drugim poziomie fajnie by było zrobić kurczaka na drugi poziom. Więc ja go teraz ulepszam na drugi poziom. No i to jest to, to mi się podoba. Odbieramy coiny i słuchajcie, zagramy tym kurczakiem. Zobaczymy, jak ten kurczak sobie będzie teraz radzić. Więc ja wybieram tutaj, czy ja coś jeszcze mam tutaj do odebrania, wygląda na to, że nie. Gramy gierkę i mam nadzieję, że na samym początku dostanę kurczaka. No i będzie to moja pierwsza gra na pustynnym obszarze i mamy plisty pustkowia i napływ łupów. Jestem ciekaw, co tutaj się będzie działo, ale naprawdę te tryby są potężne. Te tryby są potężne. No i mamy kurczaka na początek. Nie wiem, czy kurczak jest spoko. Ej, no i to już jest dobre tutaj. Nowe postacie z tego, co widzę. Mamy nowe kojniki. Weźmy sobie... Ale ten kurczak jest wolny. Kurczaku, musisz szybciej chodzić. Weźmy kolejnego kurczaka. Gramy tylko i wyłącznie nowym... Weźmy tego kolta tu, rozwalmy. Okej, okay. Chodź. Kolcik, chodź tu, chodź. Dobra, mamy już pierwszego gracza wyjaśnionego. Weźmy, wyeliminujmy teraz tego. Okej, okay. Wyeliminuj. Tak... Tak, chodź tu, dobra, mamy kolejnego gościa. No i to mi się podoba. Kurczak, lecimy, uciekamy stąd, bierzemy tego chłopka. No i ta duża, o, czy skąd on to ma tyle? Czemu on mnie tak szybko skosił? No co to ma być, no? Tak nie powinno być, no, a nie, ma? Ej, mam te kury? Myślałem, że ich nie ma. Dziwna sprawa, dobra, lećmy do góry. Gdzie jest jakiś napływ łupów? O, no to sobie... Aha, dobra, kojniki, weźmy kojny. Czyli oni bardzo szybko, wiecie, oni bardzo szybko. Cały czas kurczaka bierzemy, 2 sekundy, 1 sekunda. Mamy, dobra, daj na Majka. Okej, okay, lecimy na środek. Przelatujemy to i bierzemy... Aj, nie wzięło nam. Ej, ale ten kold jest mocny, no ten kold jest totalnie mocny, nie? Dobra, bierzemy kurczaka znowu. Cały czas bierzemy kurczaka. No, kurczakiem mieliśmy grać, no to kurczakiem też gramy. I ja cię kręcę. Co tu się wyrabia? Dobra, bierzemy sobie kolejne rzeczy. Bierzemy sobie tego... Nie wiem, jak te postacie się tutaj nazywają. Te duże. Nie kojarzę ich. Dobra. Weźmy kolejnego kurczaka. Mamy 2 duże kurczaki. No i to jest to. To jest to. Dobra. Ej, te kurczaki są mocne. Tylko nie mamy Grega dalej, ale ten Greg nam nie jest na razie potrzebny. Jestem 6. Zaraz przejdziemy do ataku. Nic się nie martwcie. Tutaj bierzemy Dynamajka, który będzie nam tam rzucał... Oj. Dawaj, uciekaj. Okej, Greg. O, uciekaj, Rafa. Jejku. Dobra, udało mi się to przeżyć na szczęście. Mamy tutaj kolejny darmowy Dynamike oczywiście. Dynamike i kurczak, to będzie moje połączenie, słuchajcie. Dynamike i kurczak. Dobra, mamy to, jestem 4. Teraz będzie mocno, 4.
Kurczak znowu oczywiście. Dajcie mi 3 duże kurczaki, to by było spoko. Kurczak. Dobra, bierzemy tego robota. No chyba to jest robot, nie wiem jak to się nazywa, widzowie. Jakby co to mnie poprawcie w komentarzu. Bierzemy sobie to wszystko. Bierzemy tutaj kolejne. Weźmy medyka. O, medyk by był spoko tutaj, żeby to wykonać. Tylko nie mamy coinów. Ej, coiny mi są potrzebne. Lecimy do góry, lecimy. 13 sekund. 13 sekund. No i co wy na to? Podejdźmy tutaj, zaatakujmy niby, zaatakujmy, Co tam się w ogóle pojawiło? 5 sekund. 3, 2... Ej, ile jest gemów na ziemi? Ile jest gemów na ziemi? Dobra, wszystkie moje. Mam nadzieję, że tak, dobra. Lecimy tędy, 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 tędy. Pierwszy jestem. No mówiłem, że tutaj widzę, dobrze zagramy. Mówiłem, że tutaj dobrze zagramy. 45 sekund zostało. Okej, spadamy znowu na dół, bo tutaj mamy do wyeliminowania prawdopodobnie... jakichś bossów, co tu się wyprawia. Dobra, gin, 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 gin. Ostatni został. Ostatni, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Dobra, będzie nasz, będzie nasz. Okej, musimy uciekać przed tymi. Jestem pierwszy na tą chwilę. Ej, dobrze mi idzie, dobrze mi idzie. Być może tutaj, wiecie, mogłoby iść dużo lepiej. Ale, dobra, teraz musimy zbierać to wszystko z ziemi. Okej. Tutaj wybucha, zabieramy to. No i mamy 165. Mamy tutaj bossa, z tego co widzę. Tylko czy on mnie nie wyeliminuje? Chodźmy bliżej, chodźmy bliżej. 4. Ej, no proszę, żebym ja go zdążył. Żebym ja go zdążył. Ja, no prawie pierwszy raz bym tutaj zdążył tego gościa rozwalić. Słuchajcie, 170 gemików i być może coś w karnecie będziemy mogli jeszcze odebrać. Otwieramy skrzynię, mamy tutaj specjalne łupy. Jeszcze chyba zbiera na piniaty z tego co wiem. Zobaczmy, bardzo duża, bardzo duża, bardzo duża. I teraz, co tutaj z tego nam wyleci? 11 El Primo. Spoko. I teraz tak, widzowie, sprawdźmy sobie jedną rzecz. Czy my coś w karnecie możemy odblokować? Na tą chwilę nie możemy. Ja zbiorę wszystko, żeby się dało odblokować. No i nagram dla was na jutro być może. Właśnie jak odbieram cały karnet. Wy zostawiajcie łapy w górę, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Jeśli podoba wam się gra, no to zostawcie dzwonek i do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Cześć!